10 seriali z najgorszym zakończeniem. Oczywiście ostrzegam, będą spoilery a na liście Nie ma gry o tron, bo w momencie realizacji tego materiału jeszcze ostatniego odcinka nie było, choć w momencie publikacji pewnie już jest. Materiał został opracowany na podstawie głosowania widzów na portalu AnteRadio.pl. Rodzina Soprano, amerykański serial telewizyjny emitowany przez telewizję HBO od 10 stycznia 1999 roku do 10 czerwca 2007 roku. Rodzina Soprano opowiada o fikcyjnej włosko-amerykańskiej rodzinie mafijnej z północnego New Jersey. Główny bohater Tony Soprano, boss rodziny mafijnej Dimeo. Z hrabstwa Essex w New Jersey próbuje połączyć będące często w konflikcie życie rodzinne i przewodzenie rodzinie mafijnej. Od premiery serial stał się fenomenem zyskującym ogromną popularność i uznanie wśród krytyków na nowatorskie podejście do poglądu na życie mafii, amerykańskiej rodziny, włoskiej społeczności w Ameryce i wpływu przemocy na ludzi. Tak jak inne seriale HBO, rodzina Soprano jest przeznaczona wyłącznie dla dorosłych widzów ze względu na pojawiającą się przemoc, nagłość, narkotyki oraz wulgarny język. W czerwcu 2007 roku ostatnia scena rodziny Soprano podzieliła widownię tak pięknie, jak tylko finał naprawdę kultowego serialu może to zrobić twórca produkcji HBO, David Chess, ...postawił na otwarte zakończenie, a dokładniej rzecz biorąc coś w stylu urwanego filmu z piosenką Don't Stop Believing w roli głównej. Wielu uważa to zakończenie za słabe, są jednak opinie, że jedno z najmocniejszych zakończeń to jest. Tak między innymi uważają twórcy gry od Tron, którzy zdradzili, że tworząc ostatni sezon inspirowali się zakończeniem rodziny Soprano. Czy zakończenie było podobne? No oglądając to pewnie już wiecie, ja nie wiem nagrywając to, ale rodzina Soprano jak wcześniej wspomniałem, podzieliła widzów. Madman, amerykański serial telewizyjny stworzony przez Matthew Weinera. emitowany jest przez telewizję kablową AMC od 19 lipca 2007 roku do 17 maja 2015 roku. W Polsce serial emitowany był przez stacje Fox Live i TVP Kultura. Madman liczy 92 odcinki wymitowane w 7 seriach. Akcja serialu rozgrywa się w Nowym Jorku od początku do końca lat 60. XX wieku i skupia się na Donie Draperze, dyrektorze kreatywnym agencji reklamowej, oraz ludziach otaczających go w życiu zawodowym i prywatnym. Serial przedstawia zmiany obyczajowe zachodzące w Ameryce tamtych lat. W przypadku Mad Men finał wydawał się chyba ważniejszy niż w innych seriach. Widzowie nie tyle bowiem czekali na zakończenie wątków, ile na puentę, taką, która zdoła wyjaśnić, dlaczego spędziliśmy tyle czasu oglądając życie ludzi. W latach 60. Finał nie tyle dopowiadał historię do końca, ile właściwie urwał ją w chwili, kiedy, jak wyznał scenarzysta, bohaterowie są nieco szczęśliwsi niż byli na początku serialu, i to mogło widzów zaskoczyć i rozczarować. Chorzy doktorzy. Amerykański serial komediowy, którego głównymi bohaterami są pracownicy fikcyjnego szpitala pod wezwaniem świętego serca. Dosłowne tłumaczenie tytułu Scraps. Oznaczającego młodych lekarzy, to fartuchy. Natomiast serial jest emitowany w Polsce na kanale Comedy Central pod tytułem Chorzy, doktorzy, chorzy, pisane przez Samocha i rzeck. Głównym tematem serialu są perypetie lekarzy pracujących w wcześniej wspomnianym. W szpitalu. Ratując życie chorym przeżywają pierwsze poważne miłości, doświadczenia lekarskie oraz stawiają czoła swoim wrednym przełożonym. Realizacja kolejnych sezonów serialu towarzyszyła awansowi zawodowemu głównych bohaterów od stażystów do lekarzy prowadzących. Właściwie można powiedzieć, że serial skończył się na sezonie ósmym. Sezon dziewiąty to były już inne realia w innym szpitalu. Serial zrobił się według fanów nieśmieszny i nudny i zakończono jego produkcję ze względu na słabą oglądalność. Różowe lata 70. -tych. Mediowy serial telewizyjny emitowany przez amerykańską stację Fox opowiada o grupie nastolatków żyjących w latach 70. w stanie Wisconsin. Akcja rozgrywa się między majem 1976 a 31 grudnia 1979 roku. Wspaniały serial i kończy się 31 grudnia 1979 roku, czyli wraz z latami 70. -tymi. Pierwszy odcinek trafił na antenę w 1998 roku, a ostatni w 2006. W ciągu 8 lat nakręcono 200 odcinków, a serial stał się jednym z najdłużej trwających w stacji Fox. Wystąpiło w nim gościnnie wiele gwiazd, wśród nich Bruce Willis. Serialu właściwie nie zakończono. To był sitcom opierający się na zabawnych wątkach, a ostatnim odcinku głównie bohaterowie zbierają się, odliczają czas do północy, czyli roku 1980 i koniec. Właściwie nie wyjaśniono wątków. 2,5 amerykański sitcom emitowany przez telewizję CBS od 22 września 2003 roku. Za produkcję serialu odpowiedzialni są Chuck, Lori i Lee. Aronson. Serial osiągnął niespodziewanie duży sukces komercyjny, ciesząc się zainteresowaniem wśród wszystkich grup wiekowych. Każdy sezon w Stanach Zjednoczonych oglądało średnio 15 milionów ludzi, co zawsze dawało sitcomowi miejsce w pierwszej dwudziestce aktualnie oglądających się programów. Polsce nowe odcinki 2,5 przyciągają przed ekranem około 300 tysięcy widzów, dając tym samym serialowi drugie miejsce wśród najchętniej oglądanych programów emitowanych przez telewizję TVN7. Serial koncentruje się wokół postaci Charlie'ego Harpera, przystojnego mężczyzny z dużym powodzeniem u kobiet. Bez troski życie Charlie'ego zmienia się, gdy zamieszkuje z nim jego brat Alan ze swoim synem. Fani twierdzą, że finał był niezwykle sztuczny. Przyznam szczerze, że nie wiem, bo nie oglądałem, ale w ankiecie realizowanej przez Antyradio 2,5 uzyskało 5% głosów. Czysta krew, amerykański serial telewizyjny wyprodukowany przez Alana Bala, nakręcony na podstawie serii powieści Charline Harris opowiadających o koegzystencji wampirów i ludzi w Bontemps, fikcyjnym miasteczku w stanie Louisiana. Seria skupia się wokół Suki Stackhouse, telepatycznej kelnerce, która zakochuje się w wampirze. Pierwszy sezon zdobył uznanie krytyków i zdobył kilka nagród, w tym Złoty Glob i nagrodę Emmy. Drugi miał premierę w 2009 roku. 30 lipca tego samego roku HBO potwierdziło przedłużenie serii o trzeci sezon, którego emisja zaczęła się w 2010 roku. Jeśli chodzi o zakończenie serialu, główne argumenty niezadowolonych fanów to nuda, za szybko, brak logiki, brak aktorów, no i oczywiście, brak puenty. Dr. House, amerykański medyczny serial telewizyjny produkowany dla stacji telewizyjnej Fox. Miał premierę na tenie 16 listopada 2004 roku. Fabuła serialu koncentruje się na słabie doktora Gregorego House'a, niekonwencjonalnego, szalonego, a zarazem genialnego lekarza, kierującego zespołem diagnostycznym fikcyjnym w szpitalu klinicznym. W każdym odcinku dr. House wraz ze swoim zespołem próbuje zdiagnozować i wyleczyć pacjentów przejawiających rozmaite objawy, niewyjaśnione wcześniej przez innych lekarzy. Zakończenie House było porównywane do opowieści wigilijnej. House przebywa duchową podróż, w której rozmawia z różnymi postaciami. Mi się bardzo to podobało, ale co zrobić? Zakończenie House'a zostało uznane za najgorsze przez 7% ankietowanych, czyli tyle samo, ile uznało Czystą Krew za najgorsze zakończenie. Dexter. Wchodzimy w większe liczby, bo aż 17% osób zagłosowało przeciwko Dexterowi. Jest to amerykański serial telewizyjny wyprodukowany i emitowany przez stację telewizyjną Showtime. Bohater za dnia pracuje jako analityk śladów krwi w Miami Metropolis Department. Nocą jest seryjnym mordercą. Pierwszy sezon serialu został stworzony na podstawie powieści Demony Dextera. W tym przypadku również trudno jest ocenić co było gorsze. uważając fanom serialu, ostatni sezon czy finał, w którym Dexter zostaje. Drwalem Zagubieni Zakończenie się nie spodobało aż 22% ankietowanych Zagubieni to amerykański serial fantastyczno-przygodowy Przedstawia losy pasażerów samolotu, który rozbił się na trasie ze Sednej do Los Angeles na pełnej tajemnic tropikalnej wyspie, gdzieś na południowym Pacyfiku. 48 rozbitków, pozornie poza tym, że są pasażerami tego samego feralnego lotu 815 i że muszą wspólnie walczyć o przetrwanie, nic nie łączy. Oprócz losów rozbitków na wyspie, w każdym odcinku w retrospekcjach przedstawiane jest życie przed katastrofą jednej lub kilku postaci. Przez 6 lat wszyscy starali się zrozumieć anomalię wyspy, na której znaleźli. Się rozbitkowie, połączyć w logiczną całość zagmatwane losy postaci i poskładać do kupy podróże w czasie, by w finale dowiedzieć się, że zupełnie niepotrzebnie, gdyż bohaterowie nie żyją od pierwszego odcinka. Jak poznałem Waszą matkę aż 32% ankietowanych zagłosowało na ten serial jako produkcję z najgorszym zakończeniem. Serial telewizyjny produkowany był w latach 2005-2014 przez stację CBS. Serial nazywany jest odwrotną historią miłosną. Struktura tego serialu jest inna od typowej. Występuje tu wiele powiązań. W każdym odcinku pojawiają się retrospekcje. Często mamy do czynienia z niechronologicznym przedstawieniem zdarzeń. Widz najpierw dowiaduje się, że coś się zdarzyło, natomiast wyjaśnienie co spowodowało to zdarzenie, następuje później. Stosowane jest także przedstawienie tych samych zdarzeń z odmiennych punktów widzenia lub przedstawienie alternatywnego rozwoju wypadków. Z tych względów serial ten nie jest nagrywany przed publicznością. Wykorzystywano w nim narrację z przyszłości. Fabuła prezentuje się następująco. Ted Mosby postanawia opowiedzieć córce i synowi historię o tym, jak poznał ich matkę. Historia ta zaczyna się w 2005 roku. Ted, 27-letni samotny architekt, mieszka z dwójką swoich najlepszych przyjaciół, studentem prawa i jego dziewczyną, która jest przedszkolanką. Są oni parą od prawie 9 lat. Serial był uwielbiany, dopóki nie wymitowano finałowego sezonu, który cały Toczył się w przeciągu kilku dni, by w ostatnim podwójnym odcinku streścić pół życia Teda i tytułowej matki, uśmiercić ją i rzucić głównego bohatera w objęcia Robin. Dziękuję, tyle.